Radio Kraków. W kodeksie e, pracy. Zmiany in plus czy in minus? E, to Ciężko tutaj chyba wszystkich zadowolić, prawda? To oczywiście zależy od y, punktu widzenia. Natomiast te zmiany należy obiektywnie je oceniać, należy je ocenić jako krok w stronę usztywnienia zasad panujących y, w regulacjach dotyczących rynku pracy, w szczególności y, w prawie pracy. Ja może bardzo króciutko mm. przypomnę, na czym te zmiany polegały. Przede wszystkim wykreślono z kodeksu pracy umowę o, na czas wykonywania określonej pracy. To jest taka umowa, która rzeczywiście stosunkowo rzadko była mm, zawierana, co nie znaczy, że jest niepotrzebna w obrocie gospodarczym i to trochę budzi mój niepokój. To jest taka umowa, w której nie określamy daty końcowej, dlatego że ona dla obu stron przy jej zawieraniu jest nieznana. Natomiast przy tej umowie wiemy, że to nie jest na zawsze. Czyli na przykład, dopóki zboże nie jest zwiezione i omłucone, to ty jesteś moim pracownikiem. I my nie wiemy, kiedy te dożynki nastąpią, bo to zależy od pogody, od dostępności na maszyn. Od bardzo wielu różnych czynników nie na wszystkie mają wpływ strony. E, natomiast wiemy, że potrzebujemy człowieka do żniw. E, ja troszeczkę żałuję, że te, ten rodzaj umowy został wykreślony, natomiast zastanawiam się, czy przypadkiem on nie został przywrócony tej domenie swobody kontraktowania? Ponieważ to, że kodeks jej nie przewiduje, to nie znaczy, że dwie strony nie mogą się umówić, że będą ze sobą współpracować, dopóki nie skończą roboty. Dokładnie, tak może być. Prawda? Mm -hmm. e, w związku z tym ustaliliśmy tu na antenie Radia Kraków taki początek e, doktryny w tej sprawie, opinii doktryny, że oto przywrócono tę umowę do menie swobody kontraktowania. E, tylko czy ona nadal pozostaje wtedy umową o pracę z wszystkimi tego konsekwencjami, zwłaszcza o charakterze socjalnym, to jest wątpliwe. E, umówmy się jednak, że... Ta zmiana dotyczy bardzo małej grupy pracowników, y, i tutaj ważne są przepisy przejściowe, to znaczy, jeśli ktoś zawarł taką umowę jeszcze przed poniedziałkiem ubiegłym, mm -hmm. to ona dotrwa do końca, to znaczy, dopóki ta praca nie zostanie wykonana. wykonana. Y, dużo ważniejsze zmiany dotyczą y, umów na czas określony. Otóż y, wprowadzono zasadę ograniczającą długość trwania, Pojedynczej lub kilku następujących po sobie umów na czas określony, między tymi samymi stronami łączny okres trwania tych umów nie może przekroczyć 33 miesięcy i ustawodawca, ku mojemu wielkiemu zadowoleniu, od razu odpowiedział na pytanie, a co będzie, jak przekroczy, a no wtedy od dnia następnego traktujemy tę umowę z mocy prawa, tak jakby była zawarta na czas nieokreślony. To jest jedno ograniczenie. Drugie ograniczenie dotyczy ilości tych umów na czas określony. Dotychczas mieliśmy zasadę do trzech razy sztuka, czyli trzecia umowa wywoływała już taki skutek jak umowa na czas nieokreślony. W tej chwili to będzie czwarta umowa. Przy czym, zarówno pod rządami starych przepisów, jak i nowych, nie wliczamy do tego licznika umów umowy na okres próbny, Próbne, którą można zawrzeć do trzech miesięcy. Tutaj też ustawodawca douregulował, rozwiewając pewne wątpliwości, które wcześniej były w kodeksie pracy. Czy można powtórnie taką umowę zawrzeć? Otóż według nowych przepisów. Wolno to zrobić, ale wtedy, gdy zatrudniamy tego samego pracownika do innej pracy, czyli inny musi być rodzaj wykonywanej pracy, albo gdy upłynął trzy lata od rozwiązania ostatniej umowy, umowy. z tym samym hmm. pracownikiem. Wtedy nawet do tej samej pracy. No i ostatnia bardzo ważna seria zmian dotyczy. Okresów wypowiedzenia. Otóż y, dotychczas było tak, że tę umowę na czas określony można było rozwiązać po pierwsze tylko wtedy, gdy, ustaw gdy, gdy strony przewidziały to w samej umowie, a po drugie ta umowa musiała być zawarta co najmniej na 6 miesięcy. Y, w tej chwili ten przepis, to jest artykuł 33, został wykreślony, czyli bez względu na to, czy strony to przewidzą, czy nie, i tak prawo przewiduje. Możliwość rozwiązania każdej umowy na czas określony. Co ciekawe, również umowy. Na zastępstwo na czas określony, i okresy wypowiedzenia są identyczne jak przy umowie na czas nieokreślony. Więc jeśli Państwo byliście przyzwyczajeni do y, te, tego okresu wypowiedzenia dwutygodniowego, gdy zatrudnienie było do sześciu miesięcy do sześciu miesięcy, do i miesięcy. Jednomiesięcznego, gdy było powyżej 6 miesięcy, ale krócej niż 3 lata. I trzymiesięcznego, gdy staż pracy udanego pracodawcy y, przekroczył 3 lata, no to te same długości okresu wypowiedzenia. Dotyczą teraz umów na czas określony. Jeśli mogę, chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, która się nie zmieniła i która tak naprawdę najbardziej wpływa na to, jak bardzo elastyczne mamy umowy o pracę. Co się kryje za tym słowem elastyczność? Ja chciałbym to nazwać po imieniu chodzi o łatwość zwalniania z pracy. Otóż jest taki artykuł 30, paragraf 4, który nakazuje pracodawcom, Którzy wypowiadają umowę o pracę, podać przyczynę tego wypowiedzenia. I ten przepis dotyczył i nadal dotyczy tylko umowy na czas określony. Jeżeli zatem pracodawca wypowiada umowę, co powiedziałem, określony, określony. na czas nieokreślony, Nie oczywiście. Dziękuję za czujność. Jeżeli zatem pracodawca wypowiada umowę na czas określony, to owszem, okres wypowiedzenia teraz może być dłuższy, ale. Nie musi podawać przyczyny. Jeśli nie musi podawać przyczyny, to znaczy, że łatwiej jest mu pracownika zwolnić niż w przypadku umowy na czas nieokreślony. I to jest ta prawdziwa różnica, która decyduje o tym, że umowa na czas określony nadal może być nazywana umową elastyczną. Ja mam dla ustawodawcy pod rozwagę dwa rozwiązania. Pierwsze byłoby takie, żeby wykreślić z tego przepisu tylko słówka zawartej na czas nieokreślony. nieokreślony. I wtedy mielibyśmy brzmienie mniej więcej takie: tu przepraszam, bo cytuję z pamięci, w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, każdej jednej umowy o pracę, powinna być podana przyczyna tego wypowiedzenia. Drugie rozwiązanie e, polegałoby na tym, żeby wykreślić cały paragraf czwarty, co by oznaczało zwolnienie pracodawców z obowiązku pisania uzasadnienia na wypowiedzeniach, również przy umowach na stałe. To oczywiście byłaby zmiana w kierunku uelastycznienia Nastycznie. rynku pracy, co, jak twierdzą niektórzy y, specjaliści, y, mogłoby nas przybliżyć do modelu duńskiego, w którym łatwość zwalniania niesie ze sobą w konsekwencji również łatwość znalezienia innej pracy. I bardzo, prawdopodobne, bardzo prawdopodobna jest taka teza, że polscy pracodawcy trochę boją się zatrudniać pracowników. Nie dlatego, że oni się nie sprawdzą w pracy albo że będą ich okradać. To się da kodeksem pracy załatwić. Tylko dlatego, że jak przyjdzie, nie daj Boże, czas zwalniania tu Państwo tego nie widzą, ale odpukuje. Niemalowane. To pracodawca nie będzie w stanie skutecznie rozwiązać takiej liczby umów, która pozwoli jego firmie na przetrwanie. I to jest chyba ta naj, największa obawa związana z zatrudnianiem. A zatem być może pójście w stronę elastyczności zapewniłoby łatwość w znalezieniu pracy. Oczywiście tu nie ma gwarancji, bo tutaj jest też, jest też bardzo ważna rola państwa, które w tym okresie, Krótkotrwałego, wtedy, miejmy nadzieję, tylko frykcyjnego bezrobocia, no, zapewniłoby taką ochronę i takie szkolenia dedykowane już dla potencjalnych pracodawców, którzy czekają tylko, by zatrudnić tych pracowników. Wobec tego myślę, że dla Państwa i dla nas troszkę też na ten weekend może taka praca domowa, aby zapoznać się z tymi zmianami w się pracy, mogą nam się na pewno przydać lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. Czas nas goni. Za 4 minuty będzie godzina 15. Doktor Marek Benio. Serdecznie dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. To był komentarz i podsumowanie ekonomiczne tego dnia. Dziękuję jeszcze.